No, zobaczymy, może się uda, bo niuńka siedzi w tym drapaczku. Jakby mi się udało ją złapać, to byłoby po prostu cudownie. Ale czy mi się to uda? Poczekaj, poczekaj. Chodź. No, wygląda, że ją chwyciłam. Ale czy to się wszystko uda? Chodź, kochanie. Cię tak brzydko brać, bo jesteś okropny uciekinier. Okropny, no posiedź to. Oj, oj, oj. Oj, oj. I znowu dałam ciała, słuchajcie. I będę ją gonić po całym pokoju. No jednak, jednak to ja jestem niepoważna zupełnie. Próbujemy złapać drugą. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się za to spisze. Felicja. Felicjo, poczekaj. Zrobimy tak, ponieważ ty też chcesz zwiać, to ja ci podam. Podam ci lekarstewko. Dobrze, bardzo ładnie. I teraz możemy dopiero robić sesję. Jak zwiejesz, to już trudno. Połóż się ładnie u ciuteczki. Połóż się, już nie będę ci nic robić, już nie. Grzeczna bądź, śliczna. Tak. Piękna koteczka. Piękna bocinka. No zobacz. Zaraz się poczujesz lepiej. Taka śliczna kocineczka. Taka śliczna, moja kochana. Ona jest grzeczna, kiciuńka. Zobaczcie, ludziska, jaka ona jest grzeczna. To jest zupełnie inny kłodziek. Nie chcę być przeraziona. Łóżka po sobie. Ojejku, ojejku. I jaki biedny kłodziek. I jaki biedny, molestowany. Ale jak się nauczysz, że tak wyglądają wieczory, że ciotka robi króciutkie sesje, łaskaniowy, taki dobry kotek. Jaki śliczny, ojejku, jaki grzeczny. No niestety chce mi uciec. Chcę uciec, dobra, to nie męczymy, tylko ja bym chciała na swoich warunkach ciebie postawić. Hop i hop, poszła. Dobra, następna. Dobra, mamy teraz Delunię, która zdaje się, ona miała wczoraj szóstkę, prawda? Dostanie lekarstewko, żeby nie zapomnieć. Dobrze, ślicznie, pięknie. Muszę zobaczyć twój brzuszek. Wiesz, muszę cię w tym celu niestety złapać tak brzydko, bo troszeczkę to jest niebezpieczna sprawa. Pięknie, pięknie, bladziutka. Ranka cudowna, śliczna, wszystko ładnie, wszystko super, bardzo pięknie. Tak, śpisz teraz, a w nocy będziesz rozmawiać. Tak, kochanie, grzeczna jesteś, kiciunia, śliczna, taka piękna. Czy ciebie wszyscy widzą? Widzą chyba dobrze, prawda? Moja kochana, mam nadzieję, że się nie nagra tak jak wczoraj. Wczoraj to były numery. Coś mi dzisiaj cały dzień i wczoraj widocznie telefon szwankuje. Bo wczoraj się po prostu bez mojego udziału to zmieniło. A dzisiaj też mi się cały czas coś włącza. Nie to, co trzeba. Po prostu cyrk na kółkach z tym telefonem. Nie unikam, moja kochana. Niunieczka moja kochana. Ona jest, słuchajcie, na kolankach. Najlepsza z nich wszystkich. Najlepsza jestem. Najkochańsza kiciunka. Ojej, jaka kochana, jaka dobra.
Jaka słodka, kiciulka. No nareszcie jakiś kotek ze mną tu przyjemnie siedzi. Tak, taki przyjemny kotek. Taki przyjemny, mój kochany. Moje piękności. No śliczne. Śliczne żabeństwo. Żabeństwo? Taki ładny kotek? O! Mruczenie! Jest. Ale cichuteńkie. O, jakie cichuteńkie mruczenie. Ale mruczy. Ale naprawdę trzeba ucho do niej przyłożyć. No cudownie, dziękuję. Ty jako pierwsza zaczęłaś mruczeć. Mój mały baraneczku śliczny. Tak, moja suweczko taka śliczna. Taka szara, kiciuniaka, ty jesteś piękna. To naprawdę piękna i kochana. Oj, mruczy. Ale nie będziecie słyszeć, bo to jest tak cichutko, że musicie mi uwierzyć na słowo. No nie, no cudownie. Cały wieczór już można tutaj spędzić. No słodka kiciunie, zobaczcie. A ja się teraz aż boję, bo muszę jeszcze Selenkę złapać i to będzie miazga tak zwana. To będzie gonienie i po co? Miałam taką okazję. Dlatego niestety może wy się nawet będziecie dziwić kiedyś, że ja tak trzymam mocno po prostu kotka i dość brutalnie to wygląda, ale lepiej tak zrobić i mieć z głowy niż taka sytuacja jak teraz. Popuściłam po prostu ją i to był błąd. Malutka, ślicznotko, pięknotko. Dziękuję ci, byłaś cudowna, wiesz? No cudowna, teraz będę łapać tą twoją koleżankę. Wszystko dobrze u ciebie? Moje biedactwo. Wszystko dobrze, to kochanie. Dobra, żegnaj się z ciotkami, pa, pa, pa. Załóż gusto 2, a ciebie położymy na parapet, żebyś sobie oglądała, dobrze? No, śliczna kiciulka, śliczna. O, popatrzcie, biorę już normalnie. Tam na parapet. Mi się udało złapać koleżankę, więc ja muszę przystąpić niestety do czynności najważniejszej. Bardzo pięknie nam poszło. No, popij. Pięknie, super. Już jest po wszystkim. Już cię nie trzymam, zobacz. Już cię nie trzymam, kochana. Już tylko drapanko, już takie przyjemne teraz drapanko. Zobacz, no posiedź. Pokaż się z dobrej strony. Robisz się taka piękna. Taka mięciutka, taka czyściutka. No i wszyscy patrzą, zobacz. Tam wszyscy patrzą, jak ty się zachowujesz. Och. I tak się właśnie zachowuję, więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam na takiego kotka. Już widzę ten tłum rąk. Już widzę. Już widzę tłum wiadomości zamiast tych, co dostaję codziennie z prośbą o pomoc. Najróżniejszych to widzę teraz po prostu dziesiątki wiadomości. Ja chcę Selenkę. Ale wystarczy mi jedna taka wiadomość, tylko jedna, ta właściwa. Tak jak było z Gają, tak jak było z Mirai i tak jak z innymi kotkami się zdarza bez przerwy. No, dziad jest i tyle. No i co zrobić? A teraz tu siedzi, nie uciekłaś? No brawo, siedzisz tu? Super dziewczyno, jesteś super. Tak, pobawimy się. Zobacz, jakie fajne. No zobacz. No fajne, tu piłeczki. Będziemy się bawić? Ty jesteś zabawowa. Jakbyśmy się pobawiły,
No, to byś od razu by lepiej się poczuła w tym towarzystwie. Dobra, na razie tyle. No i Selenka mi tutaj zwiała. Ja chciałam tylko ją spróbować pogłaskać, bo jak ona właśnie jest w takim kącie, o, to ja ją wtedy mogę sobie głaskać i ona jakoś daje radę, nie? O, daje radę. Siedzi, łypie tylko oczkami. Tu niestety to legowisko przeszkadza, ale jak go odsunę, to ona mi zwieje. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj jeszcze, chodź tu. O, tu siedzi, nie? Posiedź. Posiedź, kochanie, posiedź. Jesteś grzeczna, kiciulka. Śliczna. Zobacz, jaka ładna. Widzisz? Ja już pójdę, nie będę ciebie męczyć. Zobacz, ostatnie głaski. Ostatnie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ślicznie, kochanie. Ślicznie. Ty masz oczko jakie? Pokaż. No, to po prostu ciebie razi, tak? Dobrze, kochanie. Pięknie. No, pa. Idę sobie. Taka sceneczka króciutka. Zobaczcie. Majeczka się trochę wkurzała, że Rioszek przyszedł tutaj. Się położył tak blisko niej. No ale jakoś daje radę. Biedna, tak oddycha z trudem. Biedna kiciulka.